Cześć wszystkim, mam na imię Konrad. Mój pseudonim artystyczny to Augustyn. Jesteśmy właśnie z ekipą filmową z Popkillera u mnie w Nieszawie, w moim rodzimym miasteczku. Mój styl muzyczny określiłbym jako ameba, jako coś nieregularnego, jako coś jakby wychodzącego poza jakieś ramy, poza jakieś wytarte już szlaki, jakieś schematy. W swoim rapie stawiam przede wszystkim na autentyczność, na to, aby w pełni oddać siebie. Wszechpojęta sztuka to jest całe moje życie, nie tylko jeżeli chodzi stricte o muzykę, bo poruszam się również po innych płaszczyznach, po płaszczyźnie plastycznej, czego dowodem są witraże, które zobaczycie w przepitkach. Inspiruje mnie wszystko, cały świat, cały wszechświat, świat widzialny, świat niewidzialny, głównie moje życie. Do moich największych muzycznych inspiracji należą głównie raperzy ze Stanów Zjednoczonych, głównie Eminem, dużo Lil Wayne'a, dużo Kendricka, dużo Tech N9ne'a, dużo J. Cole'a. Wcześniej byłem znany pod innym pseudonimem artystycznym, byłem znany jako KND. Generalnie rzecz ujmując, tworzę już od 2007 roku. Jako KND wypuściłem 5 takich, nazwijmy to, płyt, z których jestem zadowolony i do których jestem w stanie się przyznać, jeżeli chodzi stricte o poziom artystyczny w nich zawarty. Czym się charakteryzowała? No była to domieszka, jeżeli chodzi o KND, jeżeli teraz mówimy o KND, to była to domieszka horrorcore'u, jakiegoś hardcore rapu. Właściwie to jest takie nieokreślone, nie potrafię określić, co to dokładnie było. To było takie moje, nie? Poruszałem wątki w tych utworach, wątki problemów osobistych, z jakimi się borykałem, problemy z narkotykami, jakieś problemy natury psychicznej, no i jakby w wyniku jakiejś takiej przemiany życiowej, chęci jakby porzucenia tego szybkiego, hedonistycznego życia, postanowiłem się od tego odciąć to skalpelem i zmienić pseudonim artystyczny na obecny, którego używam, czyli na Augustyn. Augustyn! Muzyka Augustyna charakteryzowała się na początku, kiedy byłem takim świeżym Augustynem, nazwijmy to, charakteryzowała się emanacją z tej muzyki jakby głębokiej tematu duchowości, szeroko pojętej. Była to duchowość chrześcijańska, no i jest nadal. Nadal jestem chrześcijaninem. Nie wypieram się tego i nie wyprę się tego. Dojrzałem w wierze, byłem zachłyśnięty przez jakiś okres czasu swoją przemianą, swoją duchowością, chodziłem, cieszyłem się, radowałem. No i nagrałem taki album, a nie inny. Pierwszy album Augustyna nazywa się Neofita. To jest album, który stricte opowiada o mojej przemianie. Moim ostatnim albumem, który wypuściłem, była płyta o nazwie własnej Nawrót. Jak powiedział Mateusz Natalii, jest to bardzo emocjonalna bomba. Zapis jakichś danych chwil z mojego życia. Miałem wtedy w swoim życiu taki, a nie inny okres. Okres bardzo depresyjny, okres jakiejś takiej rezygnacji, jakiegoś takiego zagubienia, jakiegoś takiego wewnętrznego niepokoju. Obecnie pracuję nad trzecim albumem Augustyna. Nie wiem jeszcze, jaki ten album będzie. Czy będzie okraszony jakąś psychodelą, czy może będzie bardziej stonowany, czy może będzie bardziej smutny, bardziej radosny. Co przyniesie życie, taki będzie mój najnowszy album. Numer, który przygotowałem na Młode Wilki, to jest tak, jakbyście rzucili do garnka wszystko to, co najlepsze ze mnie. Metafory, zabawa flow, zabawa techniką, jakieś przyspieszenia, jakiś wykręcony mix, efekty specjalne, jakiś krzyk, psychodela, no i inne tego typu substytuty. Wrzuciłem to do garnka, wymieszałem. Mówią mi, że to dobrze smakuje, zobaczymy. No generalnie rzecz ujmując, ja śledziłem akcję Młodych Wilków już od samej genezy. Jest to dla mnie wielką nobilitacją móc uczestniczyć w akcji Młodych Wilków i myślę, że dla wielu raperów jest to jakby takiego swego rodzaju krok, nazwijmy to, karierze, nie? Że wielu polskich raperów chce odhaczyć jakby, mieć odhaczone, nie? Udział w Młodych Wilkach. No i naprawdę niezmiernie się cieszę, że mogę brać udział bez żadnego wazeliniarstwa. Cieszę się. Bądźcie bliscy dla bliskich. Po prostu sprawdźcie moją muzykę i zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie nadaję się do wywiadów.